Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Bardzo trudny mecz w Warszawie, szybko stracona bramka, szybko stracony 11 zawodnik, mecz w 10. Ten mecz mógł się inaczej ułożyć twoim zdaniem, gdyby nie ta czerwona kartka? Na pewno byłby inny, bo to nie ulega wątpliwości. Myślę, że dużo rzeczy gdzieś tam robiliśmy dobrze. Fakt, straciliśmy bramkę. Zawsze takie, że czerwona kartka pokrzyżuje plany, no to jakby jest normalnie, tym bardziej na Legii, gdzie to jest mocna drużyna, natomiast takie rzeczy się dzieją czasami się dzieją, też można odrobić w 10, no ale to było tutaj dzisiaj bardzo trudne zadanie. Porozmawialiście pewnie w szatni na temat gry, bo po przerwie ona wyglądała znacznie lepiej, do pewnego momentu, kiedy mam wrażenie, trochę brakło sił. Ja myślę, że ten początek, pierwsze 15 minut też nie było jakieś tam 15-20 minut, nie było złe w naszym wykonaniu. Myślę, że później byśmy jeszcze trochę złapali. Natomiast po przerwie też nie mieliśmy za wiele do stracenia. Chcieliśmy gdzieś spróbować poszukać swojej szansy. Coś tam sobie stworzyliśmy, ale to za mało.